Siemano, 7 październik. Można powiedzieć dziennik pokładowy, bo cały czas ta sama trasa. Zielona Gorzów, no, właśnie wracam już z pustymi opakowaniami. No i co, lecimy. Co ja mogę powiedzieć? No, nic się nie zmienia tutaj. Widzicie, no tylko jedyne co się zmieniło to proporcjiki. Pozawieszałem, wyczyściłem całe auto. Można powiedzieć, że premiumka jest teraz biała. Decha wszystko. Chciałbym sobie kupić tylko taki dywan tutaj na tunel. Bo nie mam od tunelu dywaniku i nie mam od kierowcy dywaniku. Kierowca ten mój kupar, który jeździł, to ogólnie on twierdził, że on bardzo dba o porządek, nie? Nie, odłożę ten telefon. Coś kurwa. Policja stoi. O, tutaj damy. O, i gitara. No i kurwa uważa, że jest czyściak. Panie Paweł, kurwa. Jak on uważa, że on jest czyściak, to ja to jestem kurwa już nienormalny. O, coś tu się pojebało. Inspektory? Nie, co to jest? Inspekcja. Inspekcja transportu. Co oni tutaj? Kurwa, wczoraj rozpoczęcia to powinienem zrobić. Tak, wnęli to. Czy muszę im tłumaczyć? Taka rutyna w tej robocie, że kurwa rozpoczęcia się zapomina robić. No, samochód wyczyszczony. Co mogłem tutaj chusteczkami normalnie wyprałem wszystko, kurwa cała decha. Z dechy to normalnie błoto schodziło, nie? Jak wycierałem to takie, no normalnie jest to chusteczek, jak ten płyn puszcza, jakby kurwa ciekło, to taki brud, normalnie brud z tej deski. No ta deska zmieniła kolor, po jak ją wymyłem. Taka bardziej beżowa się zrobiła niż czarna. Co jeszcze? Od wewnątrz wszystkie szyby umyłem. Normalnie kurwa, no kierowcy nie myślą. Myślę, że jak przetrą raz z chusteczką tapicerkę, to są od razu czyści kierowcy. Nie, to kurwa kolega palił. Jak wytarłem te szyby płynem do mycia szyb, to normalnie chusteczka, te ręczniki były żółte. Tak była zajebana. Tym bardziej, że tu się jedzie nocą o trzeciej. Już się wyjeżdża na drogę. Znaczy nie, o czwartej się wyjeżdża załadowany. No i jest ciemno. Po prostu jak się jedzie tam gdzieś eską w nocy, tutaj są te zwężki, a szyba jest zawalona od środka, to po prostu wiecie jak światło pada od samochodów, a szyba jest zabrudzona, to się wydaje jakby była zaparowana. Znaczy ona jest tłusta w sumie, nie? Ona jest tłusta, brudna, bo to od papierochów. No, jak wymyłem dzisiaj szyby, przyszłem do roboty godzinę wcześniej, żeby sobie wszystko wyczyścić, naczepę zamiotłem. Bo wiadomo, tutaj palety cały czas chodzą non stop, to się tutaj łamią te palety, albo się tak, takie wióry zostają na naczepie, to trzeba to sprzątać, wiadomo. Tam na rozładunku, załadunku nie myśleli o mnie źle. A już mam wyjebane w to, ale ja lubię mieć porządek. No pasy tu nie chodzą, więc tutaj nie ma roboty za dużo. Co jeszcze? No jak mówiłem wcześniej, robota jest tylko na 8 godzin. 8-9 godzin, no teraz się uda, że 7. Zależy jak ten kurs idzie i zależy jak ten bałwan z Gorzowa przyjedzie mnie rozładować, bo tam jest taki prywaciarz. No i on oczywiście jest szefem, ale on rozładowuje, ma swoje 4 solówki. No i on prawidłowo powinien przyjeżdżać już 5 do 6. No a dzisiaj też chuja przyjechał, 6:20 przyjechał. No i niepogodnie, no kurwa niepogodnie przy tego barana, dlatego wezmę się z nim na sposób i będę po prostu przyjeżdżał też o 6:20. Będę sobie wstawał godzinę później.
Bo w Zielonej Górze nie mam wyznaczonej godziny załadunku, bo chłopaki tak do 6 robią. I tak czy siak mnie załadują. Problem już jest jego. Bo wiem, trzeba tak zrobić, bo jak ja mam się wysypiać dłużej godziny, to, to tak, tak chyba zrobię. Bo on różnie, nieraz jest za 10, 6, 20 po 6. W pół do 6 jeszcze nie przyjechał, odkąd ja tutaj jeżdżę. Był chyba 30... Nie, 45. Za 15, 6 był. No to chyba najszybciej było. Co jeszcze? No... No, jeżeli chodzi o czyszczenie auta, nie? No tak jak mówiłem. Jest różnica, naprawdę. Jak się w nocy jedzie, to tak się dobrze jedzie teraz. No, szyby wymyte w środku. Naplakowałem wczoraj chusteczkami, też mam dobrze radzę. Jak zaczyścicie deskę, to najlepiej tymi chusteczkami. Tylko, że dobrej firmy chusteczki, żeby nie zostawiały wam tych włosów z chusteczek na desce. Jak tych pampersy albo coś, to mówię wam, że są kwasy do desek. Też można sobie jakiś kwas kupić dobry. Nie mówię, że są chusteczkami, ale chusteczka to taki najprostszy i najbardziej wygodny sposób, bo wytrze się, tak mocno się podociera, wszystko ładnie się powyciera i naprawdę efekt jest fajny. No jak ładnie słońce wyszło. No to chyba pierwsze słońce od 2 dni, o tak lało i lało. Jakby meteor leciał, bo ładnie, ładnie. No. No, a jak wolicie kiedyś coś czyścić, tam czy tą deskę, tam taka dobra rada. Wyczyście sobie dzień wcześniej najpierw chusteczkami, tak dobrze wyszorujcie to wszystko, aż chusteczki będą w sumie białe. Bo one w sumie są, na początku jak się czyści, to one nie ma chuja, one zawsze będą czarne, one syf będą zbierać. A jak wyczyścicie, to zostawcie, nie, to sobie wyschnie i na drugi dzień, ewentualnie tam wieczorem, sobie przyplakować wszystko ładnie plakiem, żeby nie kłaść od razu na te chusteczki plaka, bo to się taki kurwa kisiel robi później. Ja już raz tam się pośpieszyłem, nie wyschło do końca ta chusteczka, psikłem, zrobił się taki, kurwa, taka maść. Później to ani to ładnie nie wyglądało, musiałem praktycznie od nowa wytrzeć i dopiero później ten plaknąć, no. No i co? No i tu nie ma co opowiadać o tej robocie, no. Jak może się kiedyś coś zmieni, jakaś tam internacjonalka, no to wtedy będziemy może... Będzie to nagrywać, będzie to opowiadać. Miałem wam dobre firmy tutaj wokół Zielonej na Międzynarodówki. Miałem tutaj ofertę pracy Polska, Niemcy, Szwecja. Szwecja, Polska, Niemcy i tak w kółko. I co weekend w domu i 5,5 tysiąca, chyba do 7 nawet. W zależności jak kilometry wychodziły, tam facet ma 4 samochody, 4 many i wszystko nowe. Gadałem z kierowcami jego. No i do polecenia. Następna firma to też taka, no nie będę nazwami wam mówił, bo będziecie chcieli, to na priwa wam napiszę te firmy, ale trochę tego przejechałem, bo następna firma to też w Zielonej Górze, tylko że autka są w innym mieście, bliżej Niemiec, na granicy. No i auta dobre, bo 500, Volvo, nie Volvo, Dafiki nowe, wszystko oczywiście w tych w bogatych kabinach, w tych dużych, telewizorki, wszystko i też dobre zarobki, bo szóstka z przodu ponad, no do 7 można dojebać i też się robi jedną rajkę, tylko tam tymi weekendami już jest gorzej, a wiem dlatego, że wujek tam poszedł jeździć do niego. No i te weekendy to tak wszystko, tych kilometrów wychodzi dużo, ale to tak wszystko praktycznie dopięte na ostatni guzik i nieraz jest dobrze ten weekend, tam 4 dni nieraz wychodził, 3 dni, a nieraz jest tak, że się w sobotę zjedzie, gdzieś tam w nocy, w niedzielę się wyjeżdża z bazy ciężarówką, ale to tylko 4,5 godziny, jeżdżą, po prostu mają tak ludzie obcykane tam rajkę, tak obcykana rajka jest, że wiedzą na ile godzin wyliczyć, gdzie ile podlecieć, żeby w danym miejscu znaleźć się, zmieścić się w określonym czasie, nie? No, ale to przerabiałem, gdy ja Chorwację ćwiczyłem, Bułgarię, znaczy Bułgarię to
Bułgarię to się nie dało przerobić. Dało się w tydzień przerobić. Ale to był tydzień porządnego zapierdalania. To było 1500 km do Bułgarii z Legnicy. Z podtekstu, no to to... Po tych dziurach to naprawdę jak się wyjeżdżało w niedzielę w nocy i załadunek nie był pod Grecją, tylko gdzieś tam w Łomie na przykład, to szło. Szło się wyrobić. Jak do Polski były, tam gdzieś tam do tego rozładunek, bo tam na przykład do Wrocławia tam 8 wozili od pociągu, to spokojnie się w tydzień człowiek wyrabiał i był w sobotę gdzieś tam już w domu po południu, ewentualnie o 10 w domu. No oczywiście magneto nie stygnie, nie? No, no ale to tak było, no ale tak. No już nie było tego dużo, no ale kurwa było jednak i to mi się nie podobało. Firmę dobrze wspominam. Nie podobało mi się to magnesowanie tego. Nie było, w domu dużo pieniędzy nie było też jako na transport. No ale sprzęt, to wszystko to tam jako tak otrzymało, trzymało poziom, nie? O czym możemy jeszcze pogadać. Chuj, nie wiem, ale no się mam z wami gadać. Taka przyjemna, ta robota jest tak kurwa nudna. Mogę wam powiedzieć, że będę miał nowe opony na napędach. Nie wiem, czy was to kurwa interesuje pewnie. Ale mam tak wytarte opony, że napędna tutaj kumpel kurwa lał na wszystko. Począłem się od tego, jak wsiadłem w te auto po weekendzie, a było 10 stopni na plusie. Jak mi hechnął akumulatory, ledwo mi rozrusznik zakręcił tym silnikiem. Ledwo odpaliłem, ale odpaliłem za pierwszym, ale to normalnie jakby przymroziło gdzieś 0 nawet by było, czy minus 1, to już bym nie odpalił. Kumpel twierdzi, że jak jeżdżę tu sobie po lokalu, to oni mi nie zmienią, bo ja praktycznie mijam bazę codziennie, nie? Tylko, że nie zjeżdżam, tylko przelatuję, bo baza nie jest zielonej, tylko skwierzynie. Ale linka jest tylko zielona Góra Gorzów, więc auto tutaj podstawili. No i tak się lata, nie? No i kumpel stwierdził, że mi nie wymienią. Pojechałem na bazę, praktycznie załatwiłem wszystkie rzeczy, które mnie tu wkurwiały. Począwszy od płynu do spryskiwaczy, bo mi uciekał gdzieś płyn do spryskiwaczy. Okazało się, że wąż był już klejony taśmą. Ktoś tam prowizorkę odpierdolił, to też tak wiadomo, ta taśma zmęczyła się i się po prostu rozkleiła. Z drugiej strony była tą srebrną taśmą klejona. Ten wężyk, a ta srebrna taśma to się kurwa nadaje do klejenia plandeki, a nie do klejenia węża, bo... No i pojechałem, zmienili węża, zmienili akumulator. Postękałem jeszcze mi z oponami, jeszcze mi opony wymieniał w listopadzie. Nie wiem, kolega chyba mnie wpił i awalił. Takie jest moje zdanie. No, oczywiście wam tutaj jeszcze pokażę.